Szanowni Państwo, zapraszamy na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową Pokolenie Kolumbów, Krzysztof Kamil Baczyński, znany i nieznany oraz pozostali poeci powstania warszawskiego. Konferencja odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. W tym roku przypada setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Warto zatem przypomnieć postać samego poety żołnierza, ale również innych młodych twórców pokolenia rocznik 1920. Zalicza się w ich poczet nie tylko uczestników Powstania Warszawskiego, Józefa Szczepańskiego, Tadeusza Gajcego, Zdzisława Stroińskiego, Romana Bratnego, Krystynę Krachelską, Ewę Pochowską, Annę Świerszczyńską, Witolda Zalewskiego, Bogdana Czeszko czy Mirona Białoszewskiego, ale również Andrzeja Trzebińskiego, Tadeusza Różewicza, Annę Kamieńską, Józefa Hena. Prawie wszyscy przystąpili do matury w 1939 roku. Ich losy potoczyły się różnie. Różne były też doświadczenia z lat młodości. Pragniemy nie tylko upamiętnić i uczcić pamięć poetów i pisarzy, ich dokonania literackie, ale też spojrzeć wstecz z nieco szerszej perspektywy, przez pryzmat całego szeregu dziedzin jak historia, socjologia, psychologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo czy filozofia. Serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania krótkich wystąpień konferencyjnych. Szanowni Państwo, okrucieństwo, którego doświadczali poeci okupowanej Warszawy, znalazło odzwierciedlenie w ich utworach. W wierszach, które tworzyli w konspiracji, wyrażali swoje emocje, nadzieje, refleksje, a także gotowość do walki za ojczyznę. Poezja pokolenia Kolumbów jest nie tylko obrazem okupacyjnej rzeczywistości, ale także częścią konspiracyjnej literatury. Walka z okupantem była przecież prowadzona nie tylko poprzez działania zbrojne, akcje dywersyjne czy mały sabotaż, ale też poprzez słowo pisane, a więc i wiersze, które utrwalały legendę polskiego podziemia niepodległościowego. Warto więc zastanowić się nad tym, czy współczesna edukacja posiada narzędzia wspierające edukację i popularyzację wiedzy o poetach okupowanej Warszawy. Analiza podstaw programowych, programów nauczania i podręczników wykazała, że w polskich szkołach jest prowadzona edukacja dotycząca pokolenia Kolumbów. Walka i wiedza o życiu i działalności poetów okupowanej Warszawy jest przekazywana głównie w ramach lekcji języka polskiego i historii. Należy jednak zaznaczyć, że poza klasowo-lekcyjnym modelem nauczania funkcjonują także pozalekcyjne formy edukacji. Od wielu lat popularne stały się lekcje muzealne, projekty edukacyjne i gry uliczne, które mogą być wsparciem dla klasycznego modelu nauczania. Gra miejska to gra, która wykorzystuje przestrzeń, która łączy w sobie elementy gier komputerowych, happeningów ulicznych i podchodów. Tego typu gry mogą być organizowane w różnych miejscach, ale najczęściej odbywają się one w dużych miastach. Mogą one przybierać różną formę, zarówno otwartą, jak i zamkniętą, jak też może być różna ich tematyka, począwszy od wydarzeń historycznych, aż po historie wymyślone przez autorów gier. W tematykę dzisiejszej konferencji wpisuje się gra uliczna, która jest zatytułowana Poeci okupowanej Warszawy. Gra ta została opracowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie w 2016 roku.
Grata pozwala poznać sylwetki poetów okupowanej Warszawy, ale także uzmysławia ważność konspiracyjnej literatury. Gra przeznaczona jest dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest ona napisana językiem adekwatnym do wiedzy i możliwości uczniów. Opiera się na metodach aktywizujących, na angażowaniu graczy poprzez działanie, a także na samodzielnym zdobywaniu przez nich wiedzy. Każde zadanie ma jasno określony cel, który skłania do refleksji nad historią, a także do poszukiwania związków pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Na uwagę zasługuje trasa gry, która została dokładnie przemyślana i opracowana przez jej autorów. Gra obejmuje w sumie 15 miejsc, a to oznacza, że gracze poznają sylwetki 15 poetów okupowanej Warszawy. W tej grupie znalazły się nazwiska następujących poetów: Bernard Wojciech Mencel, Krystyna Krachelska, Andrzej Trzebiński, Wacław Bojarski, Edward Eugeniusz Chudzyński, Krzysztof Kamil Baczyński, Kazimierz Winkler, Witold Hulewicz, Zbigniew Tadeusz Hałko, Witold Kozłowski, Stanisław Marczak-Oborski, Józef Andrzej Szczepański, Tadeusz Gajcy, Władysław Szlengiel i Leon Zdzisław Stroiński. Widać więc, że w tym panteonie 15 poetów pojawiły się nazwiska poetów, którzy są popularni, chociażby Krzysztof Kamil Baczyński czy Tadeusz Gajcy, ale są też poeci mniej znani, a także jedna poetka, Krystyna Krachelska. Gra rozpoczyna się przy liceum imieniem Stefana Batorego, przy ulicy Myśliwieckiej 6, a następnie zadanie graczy polega na odnalezieniu miejsc, które zlokalizowane są między innymi przy ulicy Marszałkowskiej, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, ulica Senatorska, Plac Bankowy, to także Plac Krasińskich, ulica Bonifraterska, zbieg ulicy Stawki i Dzikiej oraz cmentarz wojskowy na Powązkach, dokładnie kwatera B24. Jak popatrzymy na mapę, to widać, że punkty zlokalizowane są głównie w centrum Warszawy. Jedynie na uboczu znajduje się ostatnie miejsce, które gracze mają odnaleźć, a więc wspomniany cmentarz wojskowy na Powązkach. Odległości pomiędzy poszczególnymi miejscami, punktami nie są duże, co też zadecydowało o kolejności prezentacji poszczególnych poetów i ich dzieł. Cała trasa liczy około 14 km. Czas przewidziany na jej pokonanie to 3-3,5 godziny. Warto jednak zaznaczyć, że autorzy gry przewidzieli także tak zwaną wersję skróconą, która liczy około 6 km i można ją pokonać w ciągu 1,5 godziny. Ta skrócona wersja gry może być dobrym rozwiązaniem w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gra przypomina znaną Państwu z czasów dzieciństwa grę w podchody. Poszczególne zadania gracze powinni więc wykonać w określonych miejscach. Miejsca te zostały jednak zakodowane w postaci zagadek. Aby odnaleźć miejsce, gracze powinni najpierw zapoznać się z biogramem poety, danego poety, który został zamieszczony w broszurze specjalnie opracowanej na potrzeby gry.
Podpowiedzią i wskazówką może również służyć mapa orientacyjna z zaznaczoną trasą i poszczególnymi punktami, która również na potrzeby tej gry została opracowana. Gracze odnajdują miejsca, docierają do danego punktu, wykonują zadania i udzielają poprawnej odpowiedzi. Za każde poprawnie wykonane zadanie mogą uzyskać maksymalnie 2 punkty. Zwycięży ta drużyna, która uzyska jak najwięcej punktów w jak najkrótszym czasie. Gracze są też zobowiązani do wykonania zdjęcia w każdym miejscu, zdjęcia, które będzie przedstawiało całą grupę i które jednocześnie będzie dokumentowało i świadczyło o tym, że rzeczywiście do danego miejsca, punktu gry dotarli. Tak jak wspomniałam, na potrzeby gry została opracowana broszura, której układ w odniesieniu do poszczególnych poetów jest analogiczny. Ja na potrzeby dzisiejszej konferencji wybrałam głównego bohatera, czyli Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Co w tej broszurze możemy znaleźć? Mianowicie informacje podstawowe, a więc imię i nazwisko poety, jego pseudonim, datę urodzenia, datę śmierci, wyuczony zawód, przynależność do organizacji i pełnione funkcje. Poza tym biogram, który zawiera najważniejsze fakty z życia każdego poety oraz zdjęcie przedstawiające jego wizerunek, a także wiersz. Z całej twórczości każdego z poetów został wybrany jeden wiersz oraz wskazówki bibliograficzne. Warto zaznaczyć, że gra Poeci okupowanej Warszawy jest wyposażona we wskazówki bibliograficzne, które pozwalają uczniom, pozwalają graczom na poszerzanie swojej wiedzy również po zakończeniu gry, wiedzy dotyczącej poetów okupowanej Warszawy. Dalej w broszurze można również znaleźć miejsca, które są związane w Warszawie z danym poetą. W przypadku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest to budynek, w którym w latach 1934-39 mieściła się Miejska Szkoła Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Także ilustracja, która przedstawia Pałac Blanka, będący ostatnią placówką powstańczą Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz rewers o nominale 10 zł z wizerunkiem poety, monety wydanej z okazji 65. rocznicy Powstania Warszawskiego. Zadania polegają na tym, że poza dotarciu do miejsc uczestnicy mają również wykonać jeszcze określone czynności bądź udzielić odpowiedzi na podane pytania. W przypadku naszego bohatera, więc Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, podpowiedź w broszurze brzmi: gdzie zginął poeta? Dodatkowo uczestnicy gry mogą znaleźć także plan sytuacyjny miejsca i ilustrację przedstawiającą tablicę, którą mają odnaleźć. Zadanie pierwsze brzmi więc: odnalezienie tablicy pamiątkowej dotyczącej śmierci poety i zapalenie pod nią znicza. I zadanie drugie: wskazanie w wierszu przykładów wplatania wojennej grozy w obraz codziennego, normalnego życia. Po dotarciu na miejsce, po wykonaniu zadania, gracze mają także udzielić odpowiedzi na 2 pytania w oparciu o posiadaną wiedzę, a także po analizie wiersza. Pytanie pierwsze brzmi: jaka przemiana następuje w pokoleniu Baczyńskiego pod wpływem przeżyć wojennych? I pytanie drugie:
jakich metafor użył poeta, by opisać grozę wojny. Wymień je i scharakteryzuj. Konkludując, należy zaznaczyć, że gra uliczna poeci okupowanej Warszawy ma charakter interdyscyplinarny. Łączy ona w sobie elementy z zakresu języka polskiego, historii i geografii. Sprzyja rozwijaniu kompetencji kluczowych, zwłaszcza kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, a także kompetencji obywatelskich. Jest doskonałym przykładem pozalekcyjnej formy edukacji opartej na angażowaniu graczy. Sprzyja popularyzacji wiedzy o poetach okupowanej Warszawy oraz jest narzędziem wspierającym edukację o pokoleniu Kolumbów. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Helena Sarna. Jestem pracownikiem Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Chciałabym przedstawić Państwu swój referat, w którym opowiem, w jaki sposób poeta Jan Romocki, pseudonim Bonaventura, został opisany w pamiętniku swojej matki Jadwigi Zinklewiczów, Pawłowej Romockiej. Dziękuję najserdeczniej za Zoszkę i parasol. Nie mogę przestać o nim myśleć. Jak paciorki Różańca przesuwają się ich rozmowy, ich przeżycia. Tak Jadwiga Romocka pisała w datowanym na rok 1957 liście do Aleksandra Kamińskiego, który utrwalił postać jej syna Jana Romockiego Bonaventury na kartach swojej powieści Zoszka i parasol. Przytoczone słowa pokazują, jak silne przeżycia towarzyszyły osieroconej przez obydwu synów i męża kobiecie, u której książka Kamińskiego wywołała związane z utraconymi najbliższymi wspomnienia. Jadwiga Zinklewicz-Romocka owdowiała w 1940 roku, kiedy Pawła Romockiego, przedwojennego ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, potrąciło auto prowadzone przez nietrzeźwego Niemca. Swoje najmłodsze dziecko, zmarłe we wczesnym dzieciństwie, utraciła długo przed wojną. Dwaj synowie, Andrzej i Jan, do historii przeszli jako Moro i Bonaventura, żołnierze harcerskiego batalionu grup szturmowych Zoszka, polegli w Powstaniu Warszawskim. Na kartach prowadzonego przez siebie przez kilka lat pamiętnika opisywała dramat osoby, która pozostała na świecie właściwie zupełnie sama, bez najbliższej rodziny. I tak jak Bonaventura w wierszu Akord śmiał głosić krzywdę niepojętą swojego przyjaciela Marcina Wittiga, zmarłego 16 sierpnia 1941 roku, takiego matka Jadwiga głosiła we wspomnianym pamiętniku krzywdę swojego dziecka. To, co pisze w wielu momentach, odnieść można do całego pokolenia Kolumbów i ich osieroconych rodzin. Zapiski Jadwigi Romockiej, którymi dysponujemy, pochodzą z lat 1949-1954. Jest to kilkadziesiąt stron w brulionie, kilkadziesiąt stron zapisanych trudno czytelnym, drobnym pismem, jak przedstawiony został na tych stronach średni z jej synów. Postać Jana, a dokładnie moment jego śmierci, pojawia się już na pierwszej karcie pamiętnika. Bonaventura został ranny 12 sierpnia 1944 roku podczas ataku na niemieckie magazyny w rejonie ulicy Stawki. Zginął zaś 6 dni później, gdy w szpital na ulicy Miodowej, w którym leżał, uderzyła bomba. Ostatnią osobą, która widziała żyjącego Jaśka, był Kazimierz Kodym, Kazik, również żołnierz batalionu Zoszka. W pamiętniku matki padają słowa. Trwało to tak krótko. Byłeś ratowany, miałeś serce przy tobie. Kazik trzymał cię za rękę. Tym, co skłoniło Jadwigę Romocką do napisania powyższego, był widok czarnego ornatu w kościele. Dokładnie w imieniny obydwu synów obchodzili je jednego dnia, 15 maja.
W dalszej części zapisu, datowanego na 15 maja 1949 roku, Jan Ramocki jawi się jako człowiek pełen miłości do świata i ludzi. Walczył, jak pisze matka, o pokój dla ludzi dobrej woli, o Królestwo Boże na ziemi. Nosząca kryptonim Jula, akcja wykolejenia pociągu pod Treńczą na Podkarpaciu odbyła się w nocy z 5 na 6 kwietnia 1944 roku, a Bonaventura wziął w niej udział jako dowódca pierwszej drużyny 2 plutonu SAD, 2 kompanii Rudy, batalionu Zośka. Zdaniem matki, młodszy z synów wracał we wspólnych rozmowach do tej akcji, opowiadał o niej podczas, jak to określiła, cudownych naszych wieczorów. Kilka dni po 5. rocznicy śmierci Jaśka, dokładnie pod datą 21 sierpnia 1949 roku, Jadwiga Ramocka opisała te wieczory. Pełne humoru roztaczanego wokół przez Jana. Wynika z jej słów, że Bonaventura umiał cieszyć się życiem. Cieszyło go to, co miał, cieszyła go obecność bliskich, osiągane sukcesy. Chętnie wieczorami dzielił się ze swoją rodzicielką swoimi przemyśleniami. Mówił o kolegach, snuł szerokie plany na przyszłość. Studiował architekturę i, jak zauważy Jadwiga Ramocka, cieszył się nią. Powiedział: a jednak mamusiu, nie wyrzeknę się matematyki, po architekturze musi być jeszcze Sorbona. Trochę później miał wybudować matce obiecaną willę. Marzyli o budowaniu wolnej Polski. Obydwaj. Właściwie nie ma karty pamiętnika, na której znalazłoby się zwątpienie Jadwigi Ramockiej w ten fakt. Całe życie dążyli do umiłowanej prawdy, stawali w jej obronie. Z zapisków wynika, już trudnym dniem dla osieroconej przez najbliższych kobiety okazał się nieokreślony bliżej dzień. Nieokreślony, ponieważ jest to zapis niedatowany, w którym była świadkiem przyjmowania przez dzieci pierwszej komunii świętej. Uroczystość wzbudziła w niej wspomnienia momentu, w którym kilkanaście lat wcześniej w szkolnej kaplicy komunię przyjmowali jej synowie. 6. rocznica śmierci Andrzeja, 15 sierpnia 1950 roku, Jadwiga Zmitlewiczów, Pawłowa Ramocka, zanotowała, że powoli następuje uciszenie, powoli się uspokaja. Niemniej jednak śmierć synów zdruzgotała całe jej życie. Już kilka miesięcy później, w notatkach z 1951 roku, pojawiają się w niej lęki, wracają silne wspomnienia i znów wraca temat odejścia jej dzieci, tym razem ekshumacji. Jak wiele osób wówczas przeczesywała ruiny Warszawy, szukając najbliższych. Reporterzysta Melchior Mańkowicz na kartach Gawędy Zielona Kraterze opisuje szukające osoby na przykładzie swojej żony Zofii Małogowskiej-Wańkowiczowej, bezskutecznie poszukującej ciała poległej w 6. dniu powstania córki Krystyny, łączniczki dowództwa batalionu Parasol. Gdy ludzie milczeli, pytała ziemi, przeszukiwała groby, szukała znaków, krzyżyków. Latem przekopywała pole, porosło gęstą trawą. Znała chyba każdy kamień, wygląd każdej barykady, cały bieg zdarzeń. Taką właśnie poszukującą matką była Jadwiga Ramocka. Andrzeja rozpoznano po wystającym z ziemi bucie. Ciała Jana Ramockiego przeniesiono z Miodowej na Powązki w marcu 1945 roku. Towarzysze broni braci zaczęli dzielić się z ich matką wspomnieniami o nich, co także odnotowała, podkreślając, jak ważni byli dla swoich kolegów. Do tego stopnia, że gdy zaczęła rozglądać się za ludźmi, którzy pomogliby jej w ekshumacji, usłyszała od osoby, której imienia i nazwiska nie podaje: proszę nie szukać nikogo, Jaśka i Jędrka nikt obcy nie dotknie. Bardzo Jaśka kochali, zapisała w swoich notatkach. W 8. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Jadwiga Ramocka w liście do prymasa Stefana Wyszyńskiego zwróciła uwagę, iż rozumie, że nie może zabraknąć przebaczenia ze strony rodziców poległych młodych ludzi, i na potwierdzenie swoich słów przywołała cytat z napisanej przez Jaśka modlitwy: na przebaczenie im przeczyste wlej w nas moc Chrysta. Do końca życia dbała, by pamięć o ukochanych dzieciach nie zginęła. Zmarła w 1975 roku.
Treść pamiętnika Jadwigi Zinklewicz-Fromowskiej można odnieść nie tylko do jej syna, poety, kochającego świat i kochanego przez bliskich, młodego chłopaka, który marzył o życiu w wolnym, bezpiecznym kraju, który studiował architekturę, by móc ten kraj odbudować. Zapiski Jadwigi Domockiej są porażającym świadectwem dramatu II wojny światowej, dramatu, który wiele osób, tak jak Jadwiga Domocka właśnie, nosiło w sobie do końca swoich dni. W zbiorach Muzeum Harcerstwa w Warszawie znajduje się wiele takich świadectw. Poza oryginałem pamiętnika Jadwigi Domockiej są to oryginały pamiętnika Tadeusza Zawadzkiego z Zośki, który stał się inspiracją m.in. dla Aleksandra Kamińskiego do napisania Kamieni na szaniec oraz wspomnień Józefy Kantor, drużynowej, konspiracyjnej drużyny harcerek Mury w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Wspomnienia te noszą tytuł Szary człowiek w pasiaku. Jadwiga Domocka jest przykładem matki głoszącej krzywdę młodych ludzi, którzy nie doczekali wolnej Polski, o którą walczyli, ale też krzywdę, jaką zaznały rodziny, najpierw drżące co dzień o życie swoich członków, później z nadzieją szukające bliskich wśród ruin miasta, w końcu zaś osieracone, cierpiące. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry, witam Państwa. W swoim krótkim wystąpieniu poruszę temat koloru poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na początku chciałbym zaznaczyć, iż w utworze literackim nie można mówić o malarskiej wartości barw. Zamiast wrażeń wzrokowych spotykamy słowo znak. Świat przedstawiony w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to m.in. świat kolorów. Daje się to zauważyć już na płaszczyźnie odbioru czytelniczego. Decyduje o tym przede wszystkim duża liczba określeń nazywających barwę. A występują one nie tylko jako epitety. Obok barwy, cechy przysługującej rzeczom, jest barwa, rzecz, samodzielny element utworu. W wierszach Baczyńskiego można też znaleźć wypowiedzi bezpośrednio dotyczące problemu koloru w ogóle. Ukazują one stosunek poety do tej jakości i określają jej miejsce w prezentowanej rzeczywistości. O tym samym mówi fakt, że na ponad 300 przebadanych wierszy tylko około 70 nie zawiera ani jednego z interesujących nas wyrażeń. Wśród wierszy Baczyńskiego są takie, które w sposób szczególny akcentują znaczenie koloru. Na tle innych wypowiedzi są one jakby programem dla wprowadzenia tego właśnie elementu do przedstawionej wizji świata. Pozwalają też m.in. na wyodrębnienie dwóch zasadniczych obszarów nasyconych opozycyjnymi wartościami względem siebie. U Baczyńskiego barwa to coś obdarzonego mocą, siłą pozwalająca na przekształcenie zastanego. Jakość ta może ulegać przemianom pod wpływem innej siły. Dzieje się to zazwyczaj równolegle do innych zmian zachodzących w ukazywanym świecie. Dynamiczny charakter tego elementu potwierdzony zostaje przez sposób przedstawienia go w utworach. W wielu wypadkach jest to proces trwający, przeważnie odbarwianie się czegoś. Groza wieje z przedmiotów w trupim świetle gwiazd. Ucieka duszna rzeka, gwiazd porywa grom ją, a przestrzeń mnie odbarwia boleśnie jak gaz. Jest to fragment wiersza Śmierć samotna. Zjawisko zanikania barwnego świata wobec rzeczywistości grozy i zła określane jest też jako blaknięcie lub płowienie. Ale tu też nic nie płowieje samo z siebie. Przyczyny wywołujące tę zmianę są jakby wyszczególnieniem tego, co można określić jako chwilę pogardy. Najczęściej jest mowa o śmierci. Zwierzęta konające, którym powoli oczy bledną.
Po uporządkowaniu kolorów pojawiających się w twórczości Baczyńskiego możemy wyodrębnić grupę dominującą. Są to biel, zieleń, czerń, złoty, czerwony oraz niebieski. Kolorem najczęściej spotykanym w poezji Baczyńskiego jest biały. Towarzyszą mu takie doznania jak zimno i mróz, związane z określoną porą roku – zimą. Dominujące odczucia to trwoga i lęk. Wyraźnie zaakcentowana jest pora dnia – świt. Kolor biały to również kolor tego, co w górze – gwiazd nieba, obłoków, chmur. Odnosi się on również do zwierząt, ale tylko, co należy tutaj zaznaczyć, zwierząt łagodnych. Białe są włosy, a także oczy i wzrok, jakby sama czynność patrzenia. Tę samą cechę posiadają kwiaty i kwitnienie. W ten sposób określone są posągi i rzeźby. Jest to kolor umarłych, a zarazem miłości. Nie daje to więc podstawy do jednoznacznego ustalenia funkcji bieli w poezji Baczyńskiego. Nie można też określić jej pola stylistycznego ani odcienia emocjonalnego. Zbyt różnią się obszary tematyczne, z którymi się łączy. Tradycyjnie biel to kolor niewinności, czystości, dobra. Natomiast u Baczyńskiego staje się on nawet tak krańcowy w pewnym sensie, jak pojęcie miłość i śmierć. Biel jest u Baczyńskiego kolorem poezji. To słowo, które ma przetrwać. Jakże nam, przyjacielu, wynieść wierszy lotos, biały, nieśmiertelny, odchosanny prorok. Jest to również barwa miłości. Uczucie, które niesie zapomnienie, pozwala żyć i wierzyć, że w czasie nienawiści nienawiść nie zniszczy wszystkiego, co ludzkie. I chodzi tu nie tylko o sferę doznań intymnych. Baczyński miłość pojmuje bardzo szeroko. Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zawierają odwołania do bieli jako czegoś nieuchwytnego, powstającego na granicy snu i zapatrzenia. Czegoś, co jest znakiem Boga, opadającym piórem ze skrzydeł anioła. To oczy białe, co tak od snów wyblakłe. I białe gwiazdy, krążące z daleka od ziemi. W ten sposób ukazany jest stan bez ruchu, czas zastygły, gdzie pory roku są wszystkie naraz i gdy za krawędzią wszystkich dni, miesięcy opadłeś zamknięty w biały krąg. Czym jest więc kolor biały? Jakiej sfery rzeczywistości staje się ona znakiem? Przenika przecież tak dużą liczbę rzeczy i pojęć. Otóż właśnie to przenikanie staje się jego cechą charakterystyczną. W wierszu Serce wskazane jest nadnaturalne źródło omawianej barwy, która jest w nocy mistycznej niosącej światło. Stąd jej pojawienie się w różnych sferach życia ludzkiego. I zapewne stąd jej panowanie w poezji Baczyńskiego. Naturalną konsekwencją takiego pojmowania świata staje się nadanie bieli roli atrybutu dojrzałości. Analiza barw, najczęściej wykorzystywanych w poezji Baczyńskiego, pozwala jedynie na stwierdzenie, że wyrażenia nazywające kolory mogą w dużej mierze kształtować pejzaże wewnętrzne, uwypuklać różnice między poszczególnymi światami, sygnalizować, a nawet ukazywać istnienie pewnych wartości,
a nie tylko budować atmosferę emocjonalną danego obrazu. Dzięki nasyceniu treściami, kulturowymi treściami wyznaczonymi przez kontekst, często wnoszą one do utworu własne sensy. W ten sposób stają się znaczącym elementem dzieła literackiego i w konsekwencji istotnym momentem w interpretacji tekstu. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Szanowni Państwo, dzień dobry. Nazywam się Maciej Libich. Jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zanim zacznę moją opowieść o życiu i twórczości Jerzego Kamila Weintrauba, chciałbym serdecznie podziękować za możliwość wystąpienia na dzisiejszej konferencji. Weintraub był niezwykle interesującym poetą, świetnym tłumaczem, diarystą, antyfaszystowskim rewolucjonistą, a także bliskim przyjacielem, współpracownikiem i wydawcą Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dorobek Weintrauba wciąż nie otrzymał jednak należytej uwagi od badaczy literatury II wojny światowej, w przeciwieństwie do twórczości choćby Zdzisława Stroińskiego, Tadeusza Gajcego czy Andrzeja Trzebińskiego. A uznanie należy się Weintraubowi przecież nie tylko ze względu na poruszające katastroficzne wiersze, w których podmiot przerażony wojenną pożogą opowiada w elegijnym tonie o schyłku pewnej epoki. Należy także, a może nawet przede wszystkim, zwrócić uwagę na wstrząsający dziennik, dokument ostatnich lat przedwcześnie zakończonego życia poety. Niedługi czas, jaki mam na wygłoszenie referatu, oznacza, że będę mógł jedynie wstępnie zarysować postać Weintrauba, a pozostałe informacje rozwinąć w tekście przedstawiającym jego twórczość w świetle najnowszych badań, w tym badań genetycznych, które odsłaniają ścisłe powiązania między wierszami a dziennikiem Weintrauba. Zacznijmy więc od kilku podstawowych faktów. Jerzy Kamil Weintraub był Polakiem żydowskiego pochodzenia. Urodził się w 1916 roku, zmarł w 1943 z powodu zakażenia krwi. W 1934 ukończył gimnazjum imienia Mikołaja Reja i zaczął studiować na Uniwersytecie Warszawskim. W 1937 wydał swój pierwszy tom poetycki. Wiersze drukował wcześniej m.in. w Okolicy Poetów, W naszym wyrazie, Kamienie czy Sygnałach. Tuż przed wybuchem II wojny światowej opublikował drugi zbiór, który jednak z oczywistych względów został przemilczany. Wybuch wojny zastał Weintrauba w Warszawie. Jak wielu innych pisarzy, próbował on z niej uciekać. Skierował się więc najpierw w stronę Lublina, a następnie Chełma. Zły stan zdrowia nie pozwolił mu jednak na kontynuowanie podróży i ucieczkę poza granice kraju, zawrócił więc i trafił z powrotem do Warszawy. Nieco ponad rok później, gdy w październiku 1940 w Warszawie powstało getto dla ludności żydowskiej, pisarz nie przeniósł się do niego wraz z żoną, Joanną Weintraub-Krzyżanowską, w związku z czym był nieustannie narażony na niebezpieczeństwo ze strony nazistów. Nie mógł wychodzić z domu, w którym przebywał, bez przerwy musiał też zmieniać miejsce zamieszkania, co powiązane było z groźbami szmalcownika, który jeszcze od czasów przedwojennych siedział Weintrauba i donosił na niego za działalność komunistyczną. Poeta dokładał jednak wszelkich starań, by prowadzić choć na miastkę życia towarzyskiego i kulturalnego. Wtedy właśnie poznał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Obaj poeci spotykali się, aby, i tu cytuję wspomnienia Joanny Weintraub-Krzyżanowskiej, prowadzić długie rozmowy na tematy literackie i o sprawach nękających wszystkich ludzi. Eksperymentowali, bawiąc się układaniem zwrotek na przemian. Pisali również krótkie etiudy prozą. Myślę, że warto dodać, że w ciągu krótkiej znajomości przyjaciele zdążyli zadedykować sobie nawzajem kilka utworów, a ich styl poetycki był do siebie na tyle podobny, że jeszcze w 1979 roku mylnie przypisywano Baczyńskiemu autorstwo aż 4 wierszy i 3 przekładów, które wyszły spod pióra Weintrauba. Mowa tu szczególnie o 6-częściowym poemacie Orfeusz w lesie, którego niektóre wersy rzeczywiście wyjątkowo przypominają liryki Baczyńskiego. Co może jednak najważniejsze, Baczyński i Weintraub wspólnie pisali wiersze. Zachowały się 2 tego rodzaju teksty z końca 1941 roku. Widzenie przedpotopowe oraz Gawot. Stanowią one niezwykle ciekawą syntezę poetyk obu autorów. Niewątpliwie należy przyjrzeć im się w przyszłości nieco bliżej. Niestety, kondycja psychiczna i fizyczna Weintrauba pogarszała się drastycznie z każdym miesiącem.
Poeta przestał wychodzić na zewnątrz i rozmawiać z ludźmi. Odwiedzało go coraz mniej przyjaciół, ponieważ nie było wiadomo, kto w rzeczywistości odpowiada za donosy, a każda informacja o obecnym miejscu przebywania poety, która trafiłaby do nieodpowiednich osób, mogła grozić aresztowaniem. Zapewne z tego powodu pisarza nieustannie prześladowało poczucie nadchodzącej śmierci. Myśli te stawały się przyczyną chronicznej, nawracającej depresji i przygnębienia, które nie pozwalały Weintraubowi zasnąć i które sprawiały, że za dnia poeta nie potrafił pracować ani skupić się na swojej twórczości. Życie w konspiracji, ciągłe ucieczki, ukrywanie się przed czyhającą śmiercią, poczucie zaszczucia, świadomość uwięzienia. Wszystko to symbolizowane jest w zapiskach Weintrauba właśnie przez noc, z której podmiot, rozpadający się na drobne kawałki, nie potrafiący scalić ani odbudować siebie samego, i nie umie się wydostać. Już fragment pierwszego wpisu dziennikowego z 18 października 1942 roku przynosi potwierdzenie tych słów. Cytuję. Iść przez ciemność i lękać się światła, zasnuwać się wieloznacznością i nie przyznawać się do owej wyjącej próżni, która siedzi w nas i boli. I nie w nas, a we mnie, który nie mam siły na wyjście z siebie, który nie mam siły, aby przez własną ciemność przebić się na światło dzienne. Symbolikę ciemności, poprzez którą rozumieć można nie tylko stan piszącego podmiotu, lecz także całą nazistowską okupację, należy odczytać na co najmniej kilka sposobów. Pojawia się jednak również w bardzo dosłownym znaczeniu, jako bezsenny, przerażający czas, który nieubłaganie nadchodzi każdej doby. W październiku 1942 roku poeta notuje następujące słowa. Samotność i strach. Strach i samotność. I długa, długa noc. Podobnie somatyczne zapiski pojawiają się z biegiem czasu coraz częściej i wyznaczają nieregularny, chaotyczny rytm Dariusza. Mierzenie się z własnym ciałem, które nie potrafi zaznać jakiegokolwiek odpoczynku. Ciągłe, nieudane próby zmuszenia się do zaśnięcia. Wszystko to sprawia wrażenie, jak gdyby podmiot dziennika był zawieszony w próżni. Jak gdyby był świadomością, która stanęła, czy może raczej zagubiła się w czasie i która nie potrafi wydostać się z pułapki, w jaką wpadła. Wegetacja, trwanie od jednego sprawozdania do drugiego, obliczanie dni i nieustanne pytania. Kiedy się to wszystko skończy? Te słowa zapisuje Weintraub w styczniu 1943 roku, 8 miesięcy przed śmiercią. Wojna, jaka wyłania się z tych notatek, to nie batalistyczna epopeja ani pretekst do prowadzenia opowieści o bohaterstwie i patriotyzmie, tylko konieczność ścisłej izolacji, odcięcia się od wszystkiego, co najbliższe. Widać to również w wierszach poety, w których noc odgrywa równie istotną rolę i oznacza moment namysłu nad własnym, godnym pożałowania losem. Czasem zresztą Weintraub zatrzymuje się tylko na tym poziomie egzystencjalnej refleksji i nawet pod koniec 1939 roku dość rzadko tematyzuje okupację, klęskę wrześniową czy w ogóle jakiekolwiek aktualne wydarzenia. Drobne, jak gdyby jedynie przemycane aluzje dostrzec można w wierszu z 19 września 1939 roku, w którym silnie wybrzmiewają wersy swe serce ku ziemi tej kłonie, niech krwawe smugi je przetną. W późniejszych tekstach, choćby z 1940 roku, widać natomiast próby metonimizowania wojny. Na przykład w świetnym poemacie Śpiew pod Łuną o hiszpańskiej wojnie domowej pojawiają się obrazy, które na myśl przywodzą krajobraz Polski po kampanii wrześniowej. Cytuję. Cmentarze poległych, wiatr, gospodarz pruchniejących krzyżów, gna dawno złamaną młodość w arterię dębów i sosen. Albo inny cytat. Zamilkły baterie. W kruchej ciszy podziemnym toczy się nurtem świeża krew, zapładniając hiszpańskie łany pszeniczne. To unikanie dosłowności wyjaśnić można na dwa sposoby. Tym, że Weintraub dochowywał wszelkich starań, by jego materiały nie wpadły w niepowołane ręce, ale i tym, że posiadał introwertyczną osobowość, przez co skupiał się najczęściej na wewnętrznych przeżyciach i literackich fascynacjach, zarówno antykiem, ale i poezją Rilkego czy Trakla. O ile próbował walczyć z uwielbieniem do motywów starogreckich i starał się je ograniczać w swojej poezji, ponieważ był świadom, że wpada przez nie w klasycyzm i nie jest w stanie przekonująco mówić o współczesności, to rzeczywiście mocno mu doskwierało. O tyle jednak pielęgnował przywiązanie do niemieckiej literatury, przez to tak silnie czuć w jego utworach elegijność, żegnanie się z życiem, ale i ze starą Europą, z ważnymi lekturami, z sielskimi wspomnieniami. Wspomnienia stanowią zresztą ważny budulec jego wierszy.
Szczególnie rok 1942 przynosi liczne utwory o eskapistycznym wręcz wydźwięku, w których Weintraub wraca do swojego wczesnego dzieciństwa. Ale beztroskie wspomnienia nie są w stanie w pełni odwrócić uwagi piszącego od wojny. W efekcie podmiot liryczny pozostaje wciąż tym samym zagubionym człowiekiem, którego opisuje w swoim dzienniku. Odizolowanym, bezradnym wyrzutkiem wrzuconym w sam środek historii. Postrzega ją ze swojej osobnej perspektywy. Odcięty od przyjaciół walczących z okupantem. Oddalony od głównego nurtu wydarzeń, choć jednocześnie głęboko w nim zanurzony. Ciągle narażony na śmierć, której nieustanną obecność opisuje w swoich elegijnych lirykach. W tym sensie poezja Weintrauba stanowi z jednej strony istotne uzupełnienie twórczości Baczyńskiego, z drugiej jednak pewną przeciwwagę. Choć stylistycznie podobna, pełna niekiedy identycznych wręcz metafor, podobnie zrytmizowana, powstała w końcu na podstawie całkowicie odmiennych doświadczeń wojny. W setną rocznicę urodzin Baczyńskiego niewątpliwie warto mówić więc o twórczości nie tylko samego Baczyńskiego, lecz jednocześnie pamiętać o życiu, zapiskach i wierszach Jerzego Kamila Weintrauba. Prędko okaże się bowiem, że jeśli tylko wydobyć je z tej ciemności na światło dzienne, okażą się one poruszającym i niepodrabialnym świadectwem wojennej tragedii. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Tytuł mojego referatu brzmi: Poeta, żołnierz, malarz, ilustrator. O mało znanym przejawie twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego słów kilka. Przegląd prac artysty. Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest dziś współczesnemu czytelnikowi powszechnie znana. W swojej twórczości przedstawiciel tzw. pokolenia Kolumbów obrazuje i przeplata ze sobą dwa współistniejące wówczas światy. Świat wojny, przepełniony poczuciem pustki i bezsensu, oraz świat natury, symbol prawdziwych uczuć i beztroskiego trwania. Opisywał zaistniałą rzeczywistość, będąc jej naocznym świadkiem i uczestnikiem. Poezja Baczyńskiego pełna jest malarskich obrazów fantazji. Tak często jednak zapominany jest fakt, iż obok Baczyńskiego poety, apokaliptyka, czy jak niekiedy się go określa, ostatniego z romantyków, istniał również młodzieniec marzący o studiach na ASP i wyjeździe do Francji, niespełniony artysta malarz, ilustrator, rysownik, rozmiłowany w ujmowaniu rzeczywistości nie tylko za pomocą słów, ale także obrazów. Planował studia na Akademii Sztuk Pięknych. Chciał zostać ilustratorem i grafikiem. Jego marzenia przerwała wojna i przedwczesna, bo zaledwie w wieku 23 lat, śmierć. Zostawił po sobie poematy, wiersze, opowiadania i bajki, ale także rysunki i akwarele. Niniejszy referat poprzez przegląd wybranych z jego prac malarskich stanowi próbę przybliżenia tej wciąż mało znanej strony jego twórczości. Baczyński pozostawił po sobie znaczną ilość szkiców, grafik, ilustracji do poszczególnych wierszy, kolekcję rysunków z psem Danem, studiów kości łebków, rysunki o tematyce orientalnej, ilustracje do tomików poezji, a także kilka samodzielnych kompozycji wykonanych w technice akwareli i pastelu. Dotarcie do wszystkich jest dziś rzeczą trudną. Bardzo wiele malowideł wskutek zniszczeń, jakich doznała Warszawa podczas wojny, uległo rozproszeniu i destrukcji. Te, które ocalały, zawdzięczają swój byt w dużej mierze matce artysty Stefanii, która aż do swojej śmierci w 1953 roku pieczołowicie je przechowywała. Część z nich do dziś natomiast pozostaje w rękach spadkobierców przyjaciół i znajomych, którym to młody poeta ofiarowywał je w podarunku. To jednak właśnie głównie dzięki staraniom matki udało się ocalić część prac. Dziś można je obejrzeć m.in. w zbiorach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona, w części poświęconej archiwum Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nasze rozważania warto zacząć od autoportretu, czyli tego, jak artysta widział sam siebie. Jest to szkic wykonany ołówkiem na papierze, przedstawia poetę w trakcie pracy, pisania lub rysowania, z rękoma opierającymi się na powierzchni stołu lub blatu biurka. Lekko pochylony w stronę widza młodzieniec, został ukazany en face w 3/4. Zauważamy charakterystyczne i znane także ze zdjęć poety ostre rysy twarzy i zdecydowane, przenikliwe spojrzenie. Baczyński podobno od zawsze lubił malować. Rysował, ilustrował okładki ulubionych książek i własne wiersze oraz bajki.
O tym, że myślał i tworzył nie tylko słowem, ale także obrazem, świadczą najdobitniej chyba zapiski z jego notatników, w których tekst tak często przeplata się z rozmaitymi szkicami. W swoich pracach próbował różnych technik i tematów. Często wybierał rysunek ołówkiem, kredkami lub farbą akwarelową na papierze. Są to więc prace niewielkich rozmiarów. Należy jednak zaznaczyć, że prawdopodobnie nie był to wybór swobodny. Można się domyślać, jak kosztowne byłoby wówczas dla młodego człowieka samodzielne zakupienie przyborów malarskich, począwszy od sztalugi, przez farby i zaprawy, na płótnach kończąc. Najwcześniejsze z jego prac datowane są na 1933 rok. Rysował tak naprawdę wszędzie, także w podróży, którą odbył do Jugosławii, Rzymu i Wenecji. Szkicował elementy przyrody ożywionej, rośliny, zwierzęta i niedużego formatu krajobrazy. Już po tych kilku przykładach widać u Baczyńskiego dobrą znajomość podstaw kompozycji i łączenia barw. Szybkie, zamaszyste pociągnięcia kreską, śmiałe zestawienia kolorystyczne, a także rozmyte, ekspresyjne formy – wszystko to sugerować może daleko idące inspiracje początkami sztuki nowoczesnej, od impresjonizmu, koloryzmu, aż po ekspresjonizm. Interesowała go także przestrzeń miasta. Szkicował budowle, niekiedy nadając im cechy bajkowości. Motywy fantastyczne powracają zresztą w kilku jeszcze innych pracach Baczyńskiego. Możemy także zauważyć, że często w jego obrazach pojawia się barwa niebieska, od błękitu przez lazurowy, chabrowy, aż po granat czy kobalt, tak jak na ukazanych tutaj przykładach. Są to wówczas kompozycje monochromatyczne, ujęte w całości różnymi odcieniami tego jednego koloru. Historykowi sztuki może na myśl przyjść przy tej okazji skojarzenie z trwającym od 1901 do 1904 roku tak zwanym błękitnym okresem twórczości Picassa, w którym to pogrążony w smutku po śmierci przyjaciela malarz tworzył wyłącznie dzieła o takiej kolorystyce. Czy młody poeta był wówczas zaznajomiony z twórczością hiszpańskiego artysty? Na ile jest to przypadek, a na ile świadoma inspiracja? Nie sposób w tym momencie rozstrzygnąć. Wątek ten jest jednak w mojej ocenie wart uwagi i głębszego rozwinięcia. Jednak w oparciu tylko o pracę malarską trudno cokolwiek rozstrzygać. By spróbować to uczynić, należałoby sięgnąć także do źródeł pisanych, a w szczególności ówczesnej prasy. To, co możemy natomiast na ten moment wnioskować, to to, że Baczyński ciągle starał się szlifować swój warsztat malarski. Choć na studia na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych nie było wówczas dla niego możliwości, uczęszczał do Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa, która to kształciła artystów w zakresie malarstwa, rzeźby dekoracyjnej, grafiki i rzemiosła artystycznego. Rozwój i ćwiczenie warsztatu potwierdzają kompozycje tego typu, które przypominają właśnie rysunki studyjne. W 1940 roku wykonał także wiele grafik. Niektóre stanowią ilustracje do wierszy, a niektóre są odrębnymi pracami. Uderza w nich coraz większa świadomość twórcza, coraz bardziej śmiała linia i sugestywna symbolika. Z tego okresu pochodzą także szkice ukochanego psa Dana. Za dojrzały już okres jego twórczości można uznać ilustracje, które wykonał do swoich tomików poezji dedykowanych Barbarze Drabczyńskiej. Pierwszy z nich, W żalu najczystszym, został podarowany jej w dniu ślubu, 3 czerwca 1942 roku. Kolejny, Rzeka w miesiąc po, natomiast Narzeczona w półrocze. Ostatni z nich, Serce jak obłok, został podarowany w rocznicę. Każdy z nich opatrzony jest ozdobną malowaną pokładką i ilustracjami do wierszy. Ostatnie prace Baczyńskiego, choć nadal odznaczają się dość dużą różnorodnością tematyczną, od martwych natur, przez motywy religijne, a także przedstawienia pełne ekspresji, sceny pełne symboli, sceny symboliczne i pejzaże, są jednak najbardziej dojrzałymi już pracami.
widać pewną rękę i coraz większą świadomość warsztatu. Wychodząc od chłopięcych prób, szkiców i rysunków, twórczość Baczyńskiego dorosła wraz z nim. Tak jak wspomniałam, wszystkie ukazane przeze mnie prace cechuje duża różnorodność tematyczna. Jednak nawet już po tej wstępnej analizie jesteśmy w stanie zaobserwować pewne elementy wspólne. Elementy formalne charakteryzujące osobisty styl twórcy, jak choćby operowanie dużymi plamami barwnymi, świadome posługiwanie się jakościami światłocieniowymi, liczne odwołania do motywów baśniowych, symboliki fantastycznej i bardzo silna ekspresyjność przedstawień. Tak więc, na tle ścierających się ze sobą rozmaitych nurtów sztuki lat 30. i 40. XX wieku, między awangardą a tradycjonalizmem oraz w kontekście działających wówczas w Polsce różnorodnych ugrupowań artystycznych, prace Baczyńskiego są dla historyka sztuki bardzo interesującym materiałem badawczym. Jawi się nam on więc już nie tylko jako poeta, człowiek słowa, ale także, choć jeszcze nie do końca w pełni świadomie operujący pędzlem, początkujący artysta-malarz. Będąc świadomą, że temat ten nie został przeze mnie w tej krótkiej prezentacji wyczerpany, wierzę, że referat ten stanowić może impuls do podjęcia dalszych badań nad twórczością malarską Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dziękuję za uwagę. Swoje wystąpienie rozpocznę od wspomnienia Józefa Rozłowskiego, byłego więźnia obozu koncentracyjnego Mauthausen, młodego powstańca warszawskiego. Opowiadał mi przed laty w Krakowie o tym, jak poeta był w Warszawie jego sąsiadem. Wspominał, że nie chciał zadawać się z młodszymi kolegami, czuł się dorosły, bardzo i dumny z tego. To nieznany obraz poety uznaje, że bardzo cenny, pokazujący normalność życia, codzienność dojrzewania. Już w czasie, kiedy wojna zmieniała wszystko, zmuszała rodziny do heroicznej walki o przetrwanie. Rozpoczęły się zmagania o to, by wywalczyć dla rodzin wolność po raz kolejny w Polsce okupowanej. I Krzysztof Kamil Baczyński, mając świadomość śmiertelnego zagrożenia, zgłosił swój udział do powstańczej walki. Jego wiersze traktują o tym, iż wychowały go sielskie krajobrazy życia w ojczyźnie, a teraz, w czasie wojny, w okresie dorastania musiał zmierzyć się z zupełnie innymi obrazami życia, wchodził w noc, u progu swojej młodości i zdolności twórczych, jego talent intensywnie się rozwijał. Krzysztof w obliczu zagłady pisał przejmujące wiersze. Utrwalał nie tylko swoje istnienie, ale zapisywał los całej generacji. Pisał, że ziemia dojrzała, kłosy ciężki brzuch unoszą, suną drapieżnie w mrok. To los jego pokolenia, jakie składało ofiarę swojego życia, ludzi, jacy dojrzali do tego czynu, ale też dojrzewali szybko do życia w tak ciężkiej rzeczywistości wojny. Ziemia kipi sytością jak wielka misa. To obrazy słów poety. Wojna chłonęła żywoty piękne. Czas dojrzał w młodych powstańcach. Ich życie przyspieszyło. Stawali się przedwcześnie. Dojrzali do kluczowych wyborów. Życie stawało się czuwaniem, nasłuchiwaniem, co dzieje się wokół, jak krąg się zaciska i Krzysztof miał świadomość, że przyjdzie mu oddać życie, bo taką czystą miłością niewinną kochał swój kraj. To było piękne pokolenie, które było zdolne do poświęcenia i heroizmu. Stąd zasługuje na to, by przez wiersze Baczyńskiego przyjrzeć się całemu pokoleniu, które nie było stracone, ale postanowiło swoje życie złożyć. Pójść walczyć i pomagać powstańcom, bo społeczeństwo było pewne wyboru, że potrzebny jest czyn powstańczy zrywku wolności. Wszyscy jej pragnęli normalności, nawet za wysoką cenę. Robili to dla swoich rodzin, bliskich, znajomych i poprzez ten czyn niepodległościowy trzeba oceniać to, na co decydowali się ludzie. Dobrowolnie zgłaszali się do powstania, swoje życie kładli na szali niepewni, czy uda się ocalić. Mściwość okupanta była wyjątkowa. Po raz kolejny ukazała się tyrania zniszczenia. Warszawa legła w gruzach i jej ludność po raz kolejny w historii Polski musiała zmierzyć się społeczność naszego kraju z martyrologią swojego narodu. Taki charakter mają wiersze Baczyńskiego. Jest dla mnie jak Mickiewicz,
który wykazywał prześladowanie młodych ludzi, co stawali się dla kraju, byli jego przyszłością, kwitli, pełnia ich możliwości i w jakich uderzyła ta wojna z całą mocą. Wojna pokoleniu Baczyńskiego, jak pisał, pokazała nowy kodeks antywartości, że nie ma sumienia, że nie liczą się ludzkie odruchy, że świat w wojnie jest bezwzględny. Trzeba być silnym, ale przecież to młode pokolenie powstańcze szło do walki, by przywrócić rzeczywistość, normy, ład, wartości, ale dobro nie zostało pokonane przez zło, właśnie przez takich ludzi. To proste słowa mojego wystąpienia, ale właśnie mają takimi być, by nie mieć wątpliwości, jak interpretować zdarzenia z okresu II wojny światowej. To jest szczególnie ważne, jak uczymy historię, jak pokazujemy ludzkie zachowania i czasami są wątpliwości, kto był katem, a kto musiał znosić podłość innych i skąd się brała. Główną potrzebą jest dotarcie do ludzi młodych, jacy kształtują swój pogląd na świat. W poezji Baczyńskiego odnajdą wiele piękna, dojrzewania w trudnym czasie. Jego poezja jest aktualna nie tylko w czasie wojny. I dziś, w dobie epidemii, poezja Krzysztofa pokazuje nam drogowskaz, że warto dzielić się swoim dojrzewającym życiem, dzielić się przeżyciami, być ofiarnym w dobroci choćby słów, zaświadczać swoim życiem o tym, co dzieje się wokół i ukazywać sens zdarzeń przede wszystkim wierność wartościom. To niemiecki oprawca nakazał zniszczyć stolicę Polski i skazać po raz kolejny ludność tego kraju na wielkie cierpienie. Powstańcy Warszawy decydowali o swoim życiu, szli do walki, by życie było lepsze, bo już ciężko było znosić tyle cierpień, prześladowań, eksterminacji, odbierania praw i godności warunków do życia. To mógł być moment zwycięstwa, ale niestety nie udało się. Niemniej wykorzystano czas, zerwano się do obrony społeczeństwa niewolonego. Zabrakło niewiele wsparcia z zewnątrz, a przecież wspólnym celem było, aby obalić rządy Hitlera, człowieka, który urządził na świecie piekła obozów koncentracyjnych. To domagało się jak najszybszej interwencji, zatrzymania machiny zbrodni, bo ginęli ludzie w niewyobrażalnym cierpieniu. Na ziemiach polskich był największy niemiecki obóz koncentracyjny. Jestem polonistką, pedagogiem, studiuję filozofię. Patrzę na współczesny świat i staram się odczytywać w dziś aktualność zasad i wartości pokolenia wojny. Nas także w latach 90. XX wieku, wieku dwóch wielkich wojen światowych, kształtowały lata błogie, gdy świat się odbudował. Potem był kryzys gospodarczy przy wkraczaniu w dorosłość. Teraz jest epidemia w pełni sił mojego pokolenia. Dziś też jest potrzeba budowania wspólnotowej solidarności i narracji o nas, jak zachowujemy się w trudnym czasie, jak zmienia nas ten czas, jak w nim dojrzewamy, jak chcemy budować dalej nasze życie w tym kraju, w Polsce. W epidemii umierają ludzie w każdym wieku. Umierali nauczyciele, jestem jednym z nich. Umierają pielęgniarki i lekarze. Umiera każdy członek społeczeństwa, jeśli wirus jest silniejszy niż możliwości jego organizmu. Żyjemy w jednym świecie, który jest ogarnięty przez zamęt. Jaki to świat musi się odbudować, kiedy już skończy się ta współczesna zagłada? Co dziś jest aktualnego z poezji Baczyńskiego? Fenomenem jest to, że wszystko dał nam język opisu przeżyć apokalipsy. W dobie epidemii wartości też stają się odwrócone i potrzebna jest ludzka ofiarność, żeby poradzić sobie z tragizmem obecnego czasu i przekazać ludziom na przyszłość, jak przeżywać podobny czas, jak być wspólnie w tym, mimo dramatyczności, budować już jutro w tym czasie, wolny od katastroficznego wymiaru egzystencji, który może być udziałem każdego człowieka na ziemi i w każdym czasie. Dzień dobry, Wiesława Dzityńska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Warszawie. Dzień dobry, Kinga Mazurkiewicz, pedagog szkolny. Dzień dobry Państwu, Maria Suchocka, nauczyciel historii. Szkoła Podstawowa nr 58 imieniem Tadeusza Gajcego znajduje się na Targówku Fabrycznym. Obszar dzisiejszego Targówka Fabrycznego został przyłączony do Warszawy w 1916 roku w wyniku rozporządzenia generała gubernatora Hansa Hartwiga von Besselera. Biedna, robotnicza część prawobrzeżnej Warszawy zaczęła urzeczywistniać marzenia o własnej parafii i szkole. W 1919 roku pobudowano kościół, a w 1935 budynek szkoły.
W maku szkolnym mieszkańcy Targówka Fabrycznego znaleźli miejsce nie tylko na realizację celów edukacyjnych, szkoła stała się głównym ośrodkiem kultury. W nowo wybudowanym budynku szkolnym przy ulicy Mieszka zabrzmiał pierwszy dzwonek i nadano imię Tadeusza Hołówki. Żołnierza Legionów, posła na Sejm, zwolennika normalizacji stosunków polsko-ukraińskich. Hołówka został zamordowany w 1931 roku przez nacjonalistów ukraińskich. Szkoła w drugiej dekadzie XXI wieku zmieniła swoje oblicze. Stała się placówką wielokulturową, do której uczęszczają dzieci w dużej mierze przybyłe z Ukrainy. Signum temporis. 3 września 1939 roku na budynek szkoły spadły pierwsze bomby niemieckie. Nie uszkodziły obiektu w całości. W ocalałej części budynku do 1944 roku umieściły się koszary wojsk SS. Zniszczenia całkowitego szkoły dokonały naloty sowieckie w 1944 roku. Odbudowany budynek przyjął pierwsze dzieci w 1946 roku. Wysiłkiem mieszkańców Targówka Fabrycznego w 1959 roku przystąpiono do rozbudowy szkoły. W 1977 roku staraniami ówczesnych nauczycieli i dyrekcji szkoły Tadeusz Stefan Gajcy został patronem Szkoły Podstawowej nr 58. Tadeusz Gajcy urodził się 8 lutego 1922 roku w Warszawie w rodzinie robotniczej. Ojciec był ślusarzem w praskim taborze kolejowym, a matka położną. Gajcy otrzymał staranne wykształcenie średnie, zdając w 1941 roku maturę w Gimnazjum Ojców Marianów na warszawskich Bielanach. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął naukę na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Tam spotkał się ze Zdzisławem Stroińskim, który na młodego poetę miał ogromny wpływ. To dzięki Stroińskiemu Gajcy przystąpił do tajnej organizacji Konfederacja Narodów, założonej z inicjatywy działaczy obozu narodowo-radykalnego Falanga. 25 maja 1943 roku młody Gajcy wraz z Władysławem Pojarskim i Zdzisławem Stroińskim brali udział w akcji złożenia wieńca z biało-czerwoną szarfą z napisem genialnemu Polakowi Mikołajowi Kopernikowi w 400. rocznicę śmierci podziemna Polska pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. W wyniku interwencji policji i żandarmerii wojskowej ginie Władysław Bojarski. Natomiast Zdzisław Stroiński został aresztowany. Tadeuszowi Gajcemu udało się zbiec. Tadeusz Gajcy zginął prawdopodobnie 16 sierpnia 1944 roku jako żołnierz Armii Krajowej w kamienicy mieszczącej się przy ulicy Przejazd 1/3. Obecnie ulica ta nosi nazwę generała Andersa. Wysadzonej przez niemieckich żołnierzy. Wraz z nim zginął poeta, przyjaciel, żołnierz Stroiński. Tragiczne losy Gajcego i Hołówki, ofiar nacjonalizmów, symbolicznie łączą się z historią naszej szkoły. Zburzona i odbudowana, niszczała przez wiele lat w wyniku wyludnienia się Targówka Fabrycznego. Druga dekada XXI wieku to nowe otwarcie dla naszej szkoły. Przybywa dzieci i z nowo powstałego osiedla mieszkaniowego Wilno, z ośrodka dla cudzoziemców oraz uczniowie zza wschodniej granicy Polski. Powstają oddziały przygotowawcze dla dzieci wielokulturowych. Szkoła stała się wzorem pracy z dziećmi w duchu tolerancji, zrozumienia, szacunku i godności. Młodzi ludzie, którzy przybyli do naszej szkoły z różnych stron świata, z różnych kultur, religii, z różnymi wzorcami rozumienia patriotyzmu, stykają się z poezją bardzo trudną, wojenną, traumatyczną. Zadaliśmy sobie pytania, jakie działania należy podjąć, aby przybliżyć postać i twórczość Gajcego uczniom cudzoziemskim? Jak tworzyć wzorzec patriotyzmu, łącząc wszystkie patriotyzmy naszych uczniów. W jaki sposób przekazywać treści poezji wojennej najmłodszym dzieciom i uczniom z wojenną traumą?
Na te pytania szukamy odpowiedzi w codziennej pracy ze współczesnym uczniem polskim i cudzoziemskim. Przedstawimy Państwu projekty edukacyjne, wychowawcze realizowane w naszej wielokulturowej szkole. Jeden z elementów pracy wychowawczej w szkole jest praca z patronem szkoły, bohaterem wojennym. Wojna jest jednym z najgłębszych przeżyć traumatycznych dla człowieka. Często jest obrazowana w kolorach czerni. Czerń zatem jest symbolem niewypowiedzialnego niepokoju, smutku, płaczu, żalu i lęku. Ciemność, brak światła rodzi w nas nieprzyjemne emocje. Wystarczy, że z zamkniętymi oczami przejdziemy się z pokoju do pokoju i brak jakiegokolwiek punktu odniesienia wprowadza nas i nasze zmysły w stan zagrożenia. W takim napięciu bardzo trudno żyć. Instynkt samozachowawczy każe nam podjąć działania, aby zredukować stres i urazy. Redukcja napięcia polega więc na zastosowaniu wobec siebie pewnej formy autoterapii. U Tadeusza Gajcego była to twórczość literacka. W wierszu Moja Mała, który stał się naszym hymnem, autor przeplata czarny kolor tragedii wojennej z kolorami polskiego pejzażu. Jego świat jest niepełny, okaleczony przez wojnę. Gajcy w rozmowie pożegnalnej z ukochaną zdaje sobie sprawę z tego, że jest to ulotna chwila. Miłość staje się ucieczką przed złym, niebezpiecznym światem. Uczucie bliskości zderza się z atmosferą narastającej grozy. Zakochani nigdy w pełni nie cieszą się swoją obecnością, zawsze towarzyszy im lęk. Autor żyje powrotem do normalności, do śnieżnych gór, słonych wód morza, złotych łanów zboża, wiatru z zielonych pól. Marzy o lepszym życiu pełnym optymizmu i spokoju wewnętrznego. Pozwala swojej ukochanej marzyć, tworzyć własną kolorową tożsamość. Szkołę podstawową nr 58 w Warszawie tworzy społeczność dziecięco-młodzieżowa, która często ma już za sobą doświadczenia czerni, niepokoju, lęku, niepewności i zagrożenia. Zadaniem naszym, wychowawców i nauczycieli, jest pokazanie kolorów życia, jest kształtowanie tożsamości, aby była ona tożsamością człowieka twórczego, który pozwala sobie na prawo do rozwoju i osiągnięć w każdym kraju i kulturze. Przywołując postać Tadeusza Gajcego, pomagamy naszym uczniom przejść z czerni do koloru. Naszym zadaniem jest wspieranie i motywowanie uczniów, aby sami podjęli trud malowania swojego życia barwami swojej własnej i indywidualnej tożsamości. Ważną częścią naszej szkolnej społeczności są oddziały przedszkolne. Chcemy, aby mimo młodego wieku dzieci także poznawały historię naszego patrona oraz brały aktywny udział w edukacji patriotyczno-historycznej prowadzonej w całej placówce. Najmłodsze dzieci włączamy w obchody we wszystkie święta narodowe, a także wspólnie obchodzimy Dzień Patrona i Tydzień Gajcego. Przedszkolaki tworzą zespół Gajcowiaki, który występuje podczas szkolnych uroczystości, gdzie wykonuje piosenki z okresu Powstania Warszawskiego. 28 października w imieniny Tadeusza obchodzimy Dzień Patrona. Jest to jeden z najważniejszych dni dla całej szkoły. Tego dnia odbywają się w klasach zajęcia, warsztaty, pokazy filmowe o naszym patronie, a także o tematyce powstańczeń. Młodsze klasy odwiedzają miejsce pamięci niedaleko naszej szkoły, które związane jest z tragicznymi losami Targówka Fabrycznego w czasach Powstania Warszawskiego. Podczas Dnia Patrona nasi najmłodsi uczniowie, uczniowie klas pierwszych, mają ślubowanie. Po raz pierwszy odśpiewują hymn szkoły, fragment wiersza Tadeusza Gajcego pod tytułem Moja Mała. Także uczniowie z oddziałów przygotowawczych uczestniczą w tej uroczystości, a hymn szkoły jest często pierwszą pieśnią zaśpiewaną przez nich w języku polskim. Starsze klasy wraz z wychowawcami i nauczycielami jadą na powązki wojskowe, aby odwiedzić mogiły powstańcze oraz grób naszego patrona. Dla uczniów wyznających inne religie, zwłaszcza dla uczniów muzułmańskich, jest to często pierwsza wizyta na polskim cmentarzu. Przed odwiedzeniem mogił rozmawiamy więc często o tym, jakie są zwyczaje pogrzebowe w ich krajach,
jak oddają cześć i pamięć swoim bohaterom. Mimo iż w opowieściach malują się różnice kulturowe, to także znajdujemy płaszczyznę porozumienia. Każda kultura, każda religia oddaje hołd zmarłym. W każdej kulturze ważna jest pamięć o przodkach i o tym, jakie wartości starali się nam przekazać. Będąc na Powązkach, odwiedzamy nie tylko naszego patrona i mogiły powstańcze. Rozpoczynamy naszą wędrówkę przez historię Polski od pomnika powstańców styczniowych, poprzez kwatery żołnierzy poległych w 1920 roku, a następnie wchodzimy w tematykę II wojny światowej i powstania warszawskiego. Odwiedzamy pomnik Gloria Victis i staramy się, aby poprzez pokazanie losów konkretnych osób uczniowie mogli zrozumieć, czym było pokolenie Kolumbów, jakie ideały i wartości im przyświecały. Dlaczego w tak młodym wieku podejmowali heroiczną walkę o wolność i godność człowieka? Podczas wizyty na Powązkach przybliżamy im szeregowe hasło Dziś, jutro, pojutrze, które było wyznacznikiem działania dla wielu Kolumbów. My żyjący w wolnej Polsce mamy obowiązek realizować ich testament. Wielu z nich nie doczekało pojutrza, nie doczekało wolnej Polski. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrealizowali ich marzenie. Budowali Polskę wolną, suwerenną, ale także otwartą dla każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie czy wyznanie. Kulminacyjnym punktem wizyty na Powązkach jest odwiedzenie grobu naszego patrona. Po powrocie do szkoły, po południu, nasze trzylatki ślubują być dobrymi przedszkolakami i razem z zespołem Gajcaki występują przed rodzicami. Dzień niejako oficjalnie rozpoczyna pracę z bohaterem w danym roku szkolnym, która jest potem systematycznie kontynuowana podczas lekcji i imprez szkolnych. Nasz patron urodził się 8 lutego 1922 roku, dlatego w lutym nasza społeczność obchodzi Tydzień Gajcego. Jest to czas, kiedy na lekcjach poruszamy tematy związane z twórczością i życiem Gajcego. Efektem tych działań są piękne prace plastyczne, kartki urodzinowe, ilustracje do wierszy Gajcego czy portrety jego samego oraz listy i życzenia urodzinowe kierowane do patrona. W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy projekt wychowawczy pod tytułem Super Gajcak, który ma na celu kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, zrozumienia i otwartości na drugiego człowieka. Poprzez podjęte działania edukacyjno-wychowawcze tworzymy przyjazną atmosferę, w której dzieci wielokulturowe, zachowując swoje lokalne patriotyzmy, osadzają się w tolerancji i w tradycji i w kulturze polskiej. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Stanisław Pigoń, komentując włączenie do oddziału dywersyjnego Armii Krajowej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, miał powiedzieć: należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów. Tych brylantów pokolenia Kolumbów w Powstaniu Warszawskim było wielu. Część z nich poległa w walce z okupantem w zrywie zbrojnym. W moim wystąpieniu zaproszę Państwa do spotkania z bohaterami Powstania Warszawskiego, walczącymi nie tylko karabinem, ale także słowem. Spotkania na ulicach Warszawy, w miejscach związanych z ich życiem, ale i twórczością. W końcu z miejscami, z którymi związane były ich ostatnie godziny. Warszawa pełna jest miejsc i upamiętniających Kolumbów, poetów. Pierwszą w szeregu jest Krystyna Krachelska. Harcerka, poetka, autorka wielu znanych tekstów piosenek powstańczych, w tym chyba najbardziej rozpoznawalnej Hej chłopcy, bagnet na broń, napisanej w styczniu 1943 roku dla żołnierzy Baszty. Zaprezentowanej po raz pierwszy podczas tajnego zebrania i koncertu w lutym 1943 roku w mieszkaniu podporucznika Michała Ludwika Bergera przy ulicy Czarnieckiego 39-41. Jej tekst już wkrótce opublikowano na łamach konspiracyjnego pisma Bądź Gotów w 1943 roku. Wielokrotnie go publikowano w innych czasopismach i drukach antologii powstańczych. Innymi znanymi piosenkami jej autorstwa były choćby Kołysanka czy Kujawiak. Była też oczywiście masa wierszy, choćby Modlitwa czy wiersz o Tobruku, to tylko z okresu okupacji. Krysia Krachelska, warszawska syrenka profesor Ludwiki Niczowej, której pomnik stanął nad Wisłą w sierpniu 1939 roku,
1 sierpnia 1944 jako sanitariuszka Danuta przydzielona do plutonu 1108 wchodzącego w skład dywizjonu Jeleń, patrywała rannych w ataku na gmach nowego kuriera warszawskiego, czyli dzisiejszego ówczesnego domu prasy przy ulicy Marszałkowskiej 3/5. Tutaj sama została ciężko ranna podczas odwrotu po nieudanym ataku. Od godziny 18 do późnego wieczora leży na polu Mokotowskim. Patrol sanitarny przenosi ją do punktu sanitarnego przy ulicy Polnej 34. Operowana około północy umiera 2 sierpnia 1944 roku, 4 nad ranem. Pochowano ją w ogródku na posesji przy Polnej 36, zaś po ekshumacji 9 kwietnia 1945 roku została pochowana na cmentarzu Służewieckim przy ulicy Renety, tuż przy kościele świętej Katarzyny. W jej pogrzebie udział wzięła profesor Ludwika Nieczowa. Kolejną postacią jest Krzysztof Kamil Baczyński, który walczył niewiele dłużej od dzielnej Danuty. 4 sierpnia z gmachu Teatru Wielkiego pada strzał snajpera, który dosięgł walczącego w Pałacu Blanka 23-letniego żołnierza. Zaledwie 2 lata wcześniej Baczyński ożenił się z Barbarą Drabczyńską, uczestniczką tajnych studiów polonistycznych. Kończył w okupacji szkołę podchorążych rezerwy Agricola. Brał także udział w wielu drobnych akcjach zbrojnych, choć dzisiaj drobnych oznacza zupełnie coś innego. Był już wówczas uznanym poetą. Podczas okupacji ogłosił 5 tomików wierszy. Tworzył wiersze o tematyce miłosnej, skierowanej choćby do swej Basi, ale także katastroficzne, w których mierzył się z potwornościami okupacji i zmaganiami wewnętrznymi 20-kilkulatka. Inną płaszczyzną, na której toczył swoją walkę, były jego żydowskie korzenie. Po wybuchu powstania w getcie powstał w kwietniu 1943 roku wiersz „Byłeś jak wielkie, stare drzewo”, nawiązujące do tych zmagań. Od lipca 1943 roku Baczyński należy do drugiego plutonu Alek, drugiej kompanii Rudy batalionu Zośka. Kiedy próbowano odsunąć go od walki, przesuwając na stanowisko szefa prasowego kompanii, przechodzi do harcerskiego batalionu Parasol na stanowisko zastępcy dowódcy 3 plutonu 3 kompanii. Niefortunnie wybuch powstania zaskakuje go w okolicy Placu Teatralnego, gdzie miał odebrać buty dla swego oddziału na Woli. Ponieważ nie mógł się tam dostać ponownie, na miejsce koncentracji oddziału przyłączył się do grupy ochotników podporucznika Leszka Lesława Kosowskiego. Około 16-4 sierpnia ginie na posterunku. 1 września ginie jego miłość, żona Barbara. Oboje dzisiaj spoczywają na warszawskich Powązkach. Kolejnymi bohaterami naszego spaceru są Tadeusz Gajcy i Zdzisław Stroiński, poeci, przyjaciele, żołnierze, związani z prawicowym wydawnictwem Konfederacji Narodu Sztuka Naród. Zginęli 16 sierpnia na Starówce. Ich walka jednak rozpoczęła się już wcześniej. W 400-letnią rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika postanowili złożyć pod pomnikiem wieniec. Był z nim także Wacław Pojarski. W wyniku trudności spowodowanych szamotaniną z granatowym policjantem i pojawieniem się patrolu Niemców, Stroiński został złapany i trafił na Pawiak. Pojarski, postrzelony, zmarł wkrótce 5 czerwca. Tylko Gajcy zdołał zbiec. Tak się złożyło, że wielu redaktorów pisma Sztuka i Naród zginęło z rąk okupantów. Kopczyński zginął w Auschwitz, Trzebiński w ulicznej egzekucji. Każdy z nich był poetą i pisarzem. Gajcy znany był z widma ukazanego w 1943 roku w wydawnictwie Biblioteka Sinu i Gromu Powszedniego z maja 1944 roku. Czesław Miłosz, który okupację i wojnę przeżył, wspominając Gajcego z okresu powstania i z okresu okupacji, wspominał go jako wybuchowego, pełnego radości życia i woli życia, chciwego życia. Z tego powodu jego śmierć była dla Miłosza tak bolesna, także z powodu obiecującego talentu. Gajcy od 1 sierpnia walczy jako topór w drużynie szturmowo-wypadowej Chmury na Starym Mieście. Jest świadkiem, na szczęście niebezpośrednim, wybuchu niemieckiego nosiciela min SDKFZ 301 o kryptonimie Bogwart 13 sierpnia na Podwalu. W wyniku wybuchu ginie wielu żołnierzy i ludności cywilnej. Powstaje wówczas tragiczny w swej wymowie wiersz „Święty kucharz od Hipciego”.
16 sierpnia poeta wychodzi do walki bez broni, ponieważ nie wszyscy mieli wówczas broń, z granatami i ginie na placówce wysadzonej przez Niemców przy ulicy Przejazd 1-3 razem ze swoim przyjacielem i poetą Zdzisławem Stroińskim. Ten z kolei ukończył podziemną podchorążówkę. Złapany podczas składania kwiatów pod pomnikiem Kopernika został wykupiony przez rodzinę Spawiaka za pomocą olbrzymiej łapówki. Wiersze, które napisał, a które miały się ukazać w wydawnictwie Sinu, spłonęły niestety w większości w czasie powstania, stąd dziś tak niewiele wiemy o jego twórczości. Kolejnym z poetów, którego śladów szukać będziemy w dzisiejszej popowstańczej Warszawie, jest Wojciech Mencel, jeden z ostatnich redaktorów Sztuki i Narodu, wspomniany już wcześniej. Podczas powstania był dowódcą patrolu megafonów Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Zginął w 44. dniu powstania, 13 września w okolicach ulicy Marszałkowskiej. Spotkamy się podczas spaceru także z Ziutkiem Józefem Szczepańskim. Chłopcy silni jak stal napisani na Starym Mieście. Pałacyk Michla powstały 5 sierpnia na Wori podczas walk o cmentarz ewangelicki, czy Dziś idę walczyć, mamo. To jego dzieła. Dzieła harcerza i żołnierza 1. plutonu 1. kompanii oddziału Parasol. Ziutek, ranny podczas walk na Starym Mieście, przeniesiony kanałami, umiera 10 września. Za jego ostatni wiersz uznawany jest utwór Czekamy Ciebie, Czerwona Zarazo, ukazujący nastroje walczących, gdy po drugiej stronie stała już Armia Czerwona z oddziałami Wojska Polskiego. Ostatnią poetką, której wspomnienie i ślady znajdą się w powyższej publikacji, jest Teresa Bogusławska, 15-letnia uczestniczka Powstania Warszawskiego. Swoje wiersze tworzyła od dzieciństwa. Od 1941 roku członkini Szarych Żeregów. Wiosną 1944 roku więziona na Pawiaku przechodzi brutalne śledztwo, w wyniku którego zachorowała na gruźlicę. Leczyła się następnie w Otwocku i przed wybuchem powstania wróciła do Warszawy. Podczas powstania szyła mundury i opaski. Gruźlica pokonała ją w lutym 1945 roku w Zakopanem podczas leczenia. Po jej śmierci ukazał się pierwszy i jedyny tomik wierszy Mogiło mi cienią. Nasz spacer z poetami i kolumbami zaczniemy nad Wisłą, gdzie dotąd stoi pomnik Syrenki autorstwa profesor Inczowej. Nadal trzyma w dłoniach tarczę i miecz, a jej spojrzenie ciągnące się wzdłuż nabrzeża Syreniego Grodu wskazuje rzece kierunek. To jeden z trwałych śladów, jakie zostawiła po sobie Krysia Krachelska. Stąd już tylko kilka kroków na Starówkę, gdzie na murach katedry świętego Jana znajduje się gąsienica, mylnie podpisana jako gąsienica Goliata, pojazdu samobieżnego. Z nią związana jest historia poetów sztuki narodu Gajcego i Stroińskiego. Także jest to miejsce szlaku bojowego Ziutka. Ze starego miasta przez podwale miejsce wybuchu nosiciela min zapraszam na dzisiejszy plac bankowy, gdzie na tyłach zrekonstruowanego ratusza znajduje się kamień poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, upamiętniający miejsce jego śmierci. Stąd przejechać możemy linią widokową 180 opodal pomnika Mikołaja Kopernika w okolicy Polnej, gdzie zmarła ranna Krysia Krachelska. Miejsc pamięci wspaniałych młodych ludzi walczących w powstaniu jest wiele. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, jak i inne instytucje od lat pamiętniają te wyjątkowe wydarzenia niezwykłych ludzi, a Warszawa i spacer po Warszawie to spacer śladami życia, twórczości i czasem śmierci tych wielkich i wyjątkowych ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję.